Manga wszystkim, z tej strony ESU zaczynamy skokiem. Saints Row the Third DLC. Razem z Gimperem. Skok. Co ty? To nie ja. Ja nie kieruję. W ogóle, co ty chcesz zrobić? Skomentował. Skomentował naprawdę dobrze. On chce skoczyć przez ten most, co ja wtedy skakałem, pamiętasz? Okej. Tylko, że ja nie skoczyłem wtedy przez most. Gonią nas. Co on robi? Co to w ogóle ma być? Co to za szmira? Najlepszy film, nie, znaczy on jest beznadziejny, mam nadzieję, że ta misja się wreszcie skończy. No matko. Znowu pościg, nie, to jest takie przykre. Co za bieda. Co za kiepski film. Jakiś polski pewnie, komedia romantyczna. Ladies. Znowu z Szycem i Trzebiatowską. Oni w rolach, o kurna. Szyć jako Don Burek. Weź, bo znowu metro nam zaleje. O, co to jest? Są jakieś żołędzie penisów. To burkoboty atakują nasze łącze! Atakuje! Dlaczego burkoboty wyglądają jak żołędzie penisów? Bo tym właśnie są, zapamiętajcie sobie to. Yeah! Żołędzie penisów. Świetny film, naprawdę. Wjechał do tunelu zamiast skoczyć. Weź tą giwerę ten do góry tak podnieś. Do góry, na maksa. Wygląda jak kutas. Dzięki. Ale nie strzelaj. Do góry podnieś. Jak pała z ciebie. I co teraz? Jeszcze raz pościg? Ja chcę jeszcze pościg. Pościgi są świetne. Więcej akcji. Dobra, świetna akcja. 8000, szacun urósł. Teraz możesz mieć w swoim gangu burkoboty. Dobra, ja chcę zmienić ten strój, bo mnie to... nie jest śmieszne. To do Meliny musimy wrócić. O, patrz, idealny samochód dla jednoosobowego kibla. Jak wyglądam? Dzięki. Nie chciałeś odpowiedzieć, więc zostałeś w dupę. Idź, udaj się do uśmiechniętego Jacka. Uśmiechnięty Jacek. Podniosę cię. Ja, patrz, patrz, no. Co to jest za auto? No dla kibla, no mówiłem. Daj mi wsiąść. Okej. Okay. No wsiadaj! Jestem. Ej, kto tam mordę drzeje? Drzeje. Drzeje. Nie zrobisz mi zdjęć, bo to nie konwent. Bo to nie spotkanie z widzami. Nie jestem osobą publiczną na ulicy. Ani poza ulicą. Wychowany na ulicy! Tak mnie wilki wychowały, tylko Bóg może mnie osądzić. Wiesz, co się liczy, szacunek ludzi ulicy. Wiesz, co się liczy, liczby się liczy. Piękne. Co? Piękne, naprawdę. Chciałem przeładować! Nie ten klawisz. Nie starałeś, więc z gry wyleciałeś. Wsiadaj, kurna! Staram się. O. Świetny skok, bardzo realistyczny. Najwspanialszy. To w chujo wygląda jak przy muzyce klasycznej. Próbujesz się tym gruchotem pod górkę. To polski Fiat. Ale patrz, wyprzedza wszystko. Ta muzyczka to i tak pasuje. Prawie jak w Eurotrack Simulator uroka. Ta muzyka jest zajebista, jak my tak powolutku sobie jedziemy. No. Jest zaiste dziwno. Dobra, czas na wyskok! Cholera, trochę nie. Wyskok. Jest. Wyglądają jak groźni mafiozi. Ty, pedał, musimy go zabić. Tu jest. Czego wąchasz asfalt? Jeszcze murzyn. Naraz. Pedał samobójca! Z okna wychyla się Burek z bazuką. Burek, gdzie chcesz jechać? To misję... A, misję przegraliśmy. Ej, tak naprawdę mnie tu nie ma, jak tak spojrzysz z przodu po pojazdu.
No. Ale jestem. I mogę strzelać! Dobra, czekaj misję. Weźmy to dziwadło. Uratuje nas! To był silnik odrzutowy, super SSSSSS 50. Hiper szybciej turbo doładowanie! Nie mam. Ta jest. Ja muszę sobie uzupełnić naboje do bazooki. Bazooki. Zabiechałem w jakichś ziomków, pewnie handlowali haszyszem. Kurde. To na Woodstocku, który tak bardzo uwielbiasz, był koleś, który w ciemności stał o 23 przy krzakach, palił coś i do przechodzących ludzi mówił haszysz. To tu. Pewnie sprzedawał. Albo kupował. Powinien być to tu, wjeżdżam w to, wybuchamy i... I koniec filmu. Ciemna i burzowa noc. Saints Blow. Minecraft Blow. Sprzedał się. Johnny. Czekaj, bo to jest głęboka historia jak w tym, jak w Heavy Rainie. Zawiedli cię, Johnny. Co tu chodzi? Nie wiem. Shit. Narkotyki. Tampon. Uświęcony? To jest chyba z DLC Armia Klonów. I on będzie klony tworzył. Tak? Mhm. Wygląda trochę jak ty w okularach. Odczep się. Patrz, Kinder niespodzianka. Johnny? Johnny! Aisha. You cloned Gat? Yeah. Alright, so where is... I'm getting to that part. Co to jest Gat? Nie wiem, po angielsku to jajo. Śmieszne. Ej, to Johnny! A może to jest Pudzian? Johnny, chodź do żony. Muzyka jak z Władcy Pierścieni. No. Kto to jest? Nie wiem, no Johnny, no po prostu nie znamy go, ale to będzie pewnie jakiś Uber Boss. No. Ziomek. Widzisz jak spojrzał? Jestem kiblem! Ale to jest głupie. Domyślam się, to cała gra jest głupia. Czemu on powiedział siadaj na dupskę zamiast siadaj na kiblu, Johnny? Dobra. A ja myślę, że to jacyś fani nasi stworzyli dla nas specjalnie. Ja też tak myślę. Ten kibel, że jesteśmy tacy... Właśnie Gimp Fun Games, TSU Fun Games. To gry, w których jesteśmy jawną inspiracją. Dobra, czyli lecimy, to by jest DLC, jak to się nazywa? Atak... Atak klonów. Gruba baba. Ty, czekaj, grube baby są śmieszne. It's funny because she's fat. Tak. W ogóle sama broń wystaje. Przestań być kiblem. Dobra, chciałbym, ale to jest ubranie. Muszę iść do sklepu nie możesz, z ubraniami. Nie możesz od tak zmienić? Nie, muszę pójść do sklepu z ubraniami. Świetnie. Ty, jaka w ogóle pogoda jak w Heavy Rain. No to mówię, że fabuła jak Heavy Rain. Tam też były klony. Gimper, jedź normalnie. Dobra, sprawdzamy teraz sklepy. No poczekaj, muszę się wczuć. Wczówka do naburka. Zbytnia wczówka. Co za głos? Nie mam pojęcia. Świetne skręty. Albo to nie gada murzyn. Jak ten murzyn się nazywał? Pierce. Pierce. Boże, jaki to był irytujący człowiek. No. Zinon był fajniejszy. Bo ma parasol, dlatego go potrąciłeś? Tak. Dobrze. Nie lubię ludzi z parasolem. Są słabi. Myślą, że są z cukru. I się roztopił. Nie, nie, nie! Świetnie. Gdzie jest? Ale czemu my się zapaliliśmy? Czemu ty się palisz, a ja leżę? Gdzie leżysz? O tu. Ja szukam, gdzie koleś leży, a to kibel. O, mamy auto. Kurwo. Gnoju, stój. Oddawaj to auto, słyszysz? Wysiadaj. No. Jestem gotów. Burek, no, biegnij. Aha. A Pierce oczywiście nie wsiadł. Co za... Rozjedź go. Pierce, czemu wsiadłeś do policyjnego wozu? Bo myśli, że... Bo murzyn zawsze musi być w radio. Do, kurwa, wysiadaj stamtąd, czekaj. Dobra, wsiadaj. Że zjebie ten radiowóz. Dobra, jedzie za nami. Ale tu w sumie dobrze, że poprawili, bo tak to było, że zostawiasz swojego i w ogóle, nie? No, no tu był.
Tu był Johnny. I szchabę grube babę. Rzuciłem im granat. Fajnie. Dobra, idę ich teraz rozdupczyć. Ej, co się stało? Jak się karabinu laserowego? Kimper, co się stało z asfaltem? Nie mogę się ruszyć z miejsca. Nie wiem, rozjebałem cały wrogi gang. Yeah. Może nie cały, ale zaraz będzie cały. What the fuck? Wypierdalać! Adzia, badzia, badzia! Gimper, ja są, ale wy jesteście nuby w tą grę, nie tak się w to gra. Powinniście grać inaczej, bo ja mówię tak do was. Cześć, gdzieś tu poruszcie musi być. Ale ja trochę w twarz dostaję. Nie wiem, ja tam atakuję złych ludzi, takich jak Pierce na przykład. Pierce. No, nie jestem złym ludziem. Jesteś. O kurna. Padłeś ty? Eksplodował kibel, tak. Pierce też leży. Jak ja padnę, to jest game over. Nie. Nie padaj, podnieś kibel najpierw. Pamiętaj, kibel się bardziej przydaje, szczególnie na Woodstocku. Czemu podniosłeś czarnego najpierw? Średnie. No i zginąłem! Mówię, podnieś mnie, kurna! Ja pieprzę. Podniósł NPC-a, który jest nieważny. Myślałem, że NPC nas podniesie, ale Pierc to jest niewdzięczność. To nie jest Left 4 Dead. Peel's here! Pierce to jest niewdzięczna szmata jednak. No. Weźmy mój samochód może. Twój jest słaby i zaraz wybuchnie. Zajęta. Ty prowadzisz? A wyglądam jakbym prowadził? Nie. No właśnie. To nie ja, ja tak nie jeżdżę, jestem bardziej hardkorowy. W ogóle jeden strzał i cały samochód mamy powgniatany. Nie wal z tej bazuki. Wypieprzaj z tym dubstep gunem. Babazuka. Babagula. Ale mi światełka zgasły śmiesznie. No naprawdę. Dziwne dźwięki, kolego. Dziwne kurwa dźwięki. Będę tworzył dziwne kurwa dźwięki. Idź stąd, ninja, co to jest? Cosplaye jakieś? Mango zjeby? Mango zjeby, kurwa, chińskie bajeczki, tak? Nie widzowie skejtowali, jak powiedziałem, że anime są chińskie bajki. Domyślałem się, że to zrobię. Też tak myślałem i się nie pomyliłem. Dobra, strzelaj do nich, tak jak tam strzelasz. Zresztą odmiona. Znaczy my zginiemy, jak ja zrobię to, co chcę zrobić. Wysiądźmy. Umieraj, kurna! Dobra, to tylko ty zginiesz teraz. Nie! Nasze auto jest za wytrzymałe, o, pięknie. A, widzisz, nie zginąłem, wiedziałem. Nice. Stan policjanci. Jestem trolującym kiblem. Gdzie wy? Jakie śmiecie głupie. Nie chciałem wsiadać do infłego. Dobra, czas się rozpędzić. Czas rozjebać tą budę. I pojechał dalej. Geniusz. Dobra, czemu nie czekaj, trafiam cały czas? Idę na tych policjantów rozdupczyć, bo mnie wkurzają. No będę mi się przewróciłem o krawężnik. Ja może się w ogóle schowam. Dobra, to nie ma sensu. Nie trafiłem ani jednego. Wow! O fuck, palę się. Wydaje jęki niczym kibel. Tu idzie jeszcze inny gang. What the fuck, jak ja go trzymam? Nie wiem, czy tym... Nie mam naboju do bazuki. Kurde, jak to bym się tymi policjantami zajął. Dobra, walić to. Będę by policjantów jechała i próbuję przesunąć samochód. Wypieprzać śmiecie. No. Ej, zaraz będziesz musiał mnie podnieść. Ty mnie też. No weź. Nie rób ja, ej. My musimy wejść do środku i przesłuchać tego porucznika w ogóle. Ty nie rób jaj. Nie rób judge. Gdzie jest ten porucznik? Tu. Dobra, ja uciekam, bo ja się tu czuję niebezpiecznie. To nie jest środowisko dla takich kibli jak ja. Ej. Jaki burdel tu jest. O tak! Ty, walę tym. Widzę właśnie coś tam wybucha, ja sobie tutaj z laską gadam. Rakieta nakierowana. Wolę walę i z shotguna w plery, a ona się podnosi. To ty leżysz czy pierce? Ja leżę jak jestem kiblem. O co chodzi? Aha, dobra, spijamy stąd chyba teraz, tak mi się wydaje. Spijamy stąd, dawaj. Siadaj, Jesu.
Dobra, mam auto. Powinieneś mniej pierca przewrócić, dobra. Okej. Okay. No. Świetna zabawa! Nie chciałem tu, chciałem na motor. Dobra, jebać pierca. Czego wysiadasz? Bo idę na motor. Policyjny. Wsiadaj pierce. Dobra, walić go. Kurde, ile tu tego jest. Dobra, ja tam jadę, nie wiem jak ty. Za chwilę porzucisz pierca. Wracam po niego. Za chwilę porzucisz pierce. Pierce, gdzie jesteś? Idioto. No, pięknie. Ciebie czy pierca? Pierca powalili. Ja sobie jadę, jeszcze jestem prawie przy formalinie legalnej. Przez tego debila muszę tutaj siedzieć. No. Jest najbardziej złą postacią tutaj. No on jest chujowy na maksa. Nie poprawili go nawet w DLC. Pierce, chodź tutaj, wsiądź, proszę cię. Błagam, murzyn, nyga. Nyga. O nie, nie. Przeruchaj właściciela i jadę do ciebie już. A, tylko nie wiem, którędy, ale sobie poradzę, jakoś mniej więcej widzę znacznik na mapie. Dobra, okay. Ucieknę stamtąd razem z piercem. Dobra, już wchodzę do klubu dla gołych dziewcząt. Dobrze, idę. A są tam też goli chłopcy? Tak. Jadę! Ja jestem. Jestem kiblem płci męskiej. O. Wyskok. Hey, you bitch. Oglądałem ostatnio jak rok w swoim filmie powiedział Son of a Beach. Śmiesznie to brzmiało. Przesłuchaj właściciela? Okej. Okay. Idę tam już. Ej, paralizatorem mnie bije, wiesz? Nie jest śmiesznie. To ty go uderz klapą od CDS-u. No już przestań do mnie strzelać. Ile on ma naboi? Ale biegnie koleś, biegnie, tak powoli wychodzę z pistoletem. Psz. Dobra, turniu! Idę. Weź mu coś zrób. Idę, girls. No widzę, że jest rozdrzebane. Girls. No na pewno dostał w głowie i żyje. No tu jest właściciel. Dobra, przysłuchaj go. No i mam go. Ja go sklepię. Bo podchodzi kibel, ja go sklepię. Ty strzelaj, o kurde. Pierce, kolego. Pierce trochę się wierce, ja, dobra, już nie jestem. Pierce w dupie wierce. Dawaj do windy. Kimber do windy, szybko. Czekaj, Nygersa chcę zabić. No, zabiłem. Dobrze, idę do windy, ale zaczekaj na Jimmy'ego. Kim jest Jimmy? I don't know. We're deep shit here. Czekaj, bo od ciebie mi się pociski blokują. Co jest? Zaczekaj na Jimmy'ego? Kim jest Jimmy? Nie wiem, kim jest Jimmy. Ale chyba powinniśmy na niego poczekać. Czekaj, tam jest zielony. Gliny tu są. Wypierdalać. No wydy wywróć, chcę ich rozwalić. Ej, wybiegłeś gdzieś? Wracaj z powrotem jak wybiegłeś. Bo przegramy. Aj tam, od razu przegramy. Ty. Jo. No Kimber, pomóż. Chodź do środka, bo zaraz przegramy. No. Nie! W środku śmierdzi. Ale tu nic nie ma ciekawego. O chuj! Wracamy, bo przegramy. Spoko, wystarczy tutaj. Cofnij. Nie! Szybko, no. I nie ma fajnej broni nawet. Dobra, mam. O, czekaj, jest... Co tu się dzieje? Jakiś filmik się włączył. Jimmy? Jak w Max Payne. Nie. Jeszcze więcej z VAT-u. Dobra, chodzicie mi ich rozdupczyć. Okej. Ta cybersprówa jest zajebista na nich. Jaka? No... No dzięki, krew mi się wylała. Krew się sypie. Pięknie! O, myślałem, że tu Jimmy będzie szedł. Wsiądź do samochodu Jimmy'ego. No dzięki. Wylądowałeś na szafce tam, gdzie twoje miejsce, kiblu. Kurde. Szafka w Kauflandzie. No już, spierdalaj. No chcemy wsiąść, brać. No fajnie, fajnie wsiedliśmy. O co tu chodzi? Nie strzelaj! Jimmy, idioto.
No, wsiadłem. Podnieś tarcza, kibel z tarczą. Da? Nie, ma, o, mam nieskończoność bazuki. Niezniszczalny samochód. Nie, nie jest niezniszczalny. O kurde, bez kitu. Jak to nie jest niezniszczalny? Przecież się nie niszczy. Mówisz? No. No, no zobacz. Tylko się gniecie lekko. No tak tylko trochę. No, odrobinę. Nie jestem pewien, czy tak się powinno w to grać. Ja myślę, że tak. Przyspieszymy go trochę dzięki temu. Rocket jumpy. Ta bazuka wystaje przez okno. No, razem z... Creepy. Chcę zmienić mój strój Dauna. Mówię, chroń samochód. Czy jemu może coś zaszkodzić, jak walimy w niego z bazuki? Nic właśnie. Nie. Szybciej. A bez kitu przyspiesza. Ej, no, jaka... ten samochód o, jest Jimmy. To jest Johnny. A, Johnny. Jimmy jest u nas. Johnny, Jimmy? Jimmy, Johnny. Jonas Brothers? Nie. Justin Bieber. On tu pobiegł, biegnij za nim. Jeden kierunek, one direction? Tak, pobiegł w jednym kierunku. Dawaj za tym Yeti. Mam na biurku. Blue Yeti? No. Tak wiemy. A w tej grze jest Johnny Yeti. Ta gra jest stworzona specjalnie. Skrót GPS odblokowany. Kurna, o co chodzi w tych wyścigach? Ja nie wiem, napierdalam z bazówki do wszystkiego. Bazuka jak buka. No no spierdala, bo ten Jimmy nie umie prowadzić. Jest biedne. Za jakim tempem on jedzie? No. Zaraz zginiemy przez to. A to jest zjebne. Te NPC są straszne. Oh no, they fucked the road ahead. Spadł za nami, dobra. Kto spadł? Kurwa, co patrzę, to ten Johnny jest dalej niż bliżej. Jeździ, to jest ciota totalna. Idź sobie do swojej deski, Jimmy. Strzelaj mu flery. Tam jest Johnny. No gdzie ty skręcasz? Jesteś idiotą. Z felem, kurwa, frajerem. No świetnie, pojechał na stację benzynową. Idealnie! Brawo! Brawo, Yeti! Brawo, brawo Jimmy. Kurwa, cioto. Z felu. Pali ci się samochód, wjedź na stację benzynową, gdzie wszyscy strzelają bazookami. Dobra, dziękujemy za uwagę, bo są 22 minuty. Zapraszamy na kolejne odcinki Saints Row The Ted. Mamy nadzieję, że bez Jimmy'ego. Pa, pa. Siema, nara, yo. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, walnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Jesu.